Państwa był już szkolony w zakresie autoprezentacji, to tak po szkolnemu poproszę. No to jest o czym mówić. Parę osób wie, o czym będę mówił. Weryfikujcie w takim razie Państwo, co będę mówił. Czy mówię prawdę, czy nie. Do rzeczy. Jest tak, w życiu na co dzień każdy z nas odgrywa określone role. Jak już powiedziałem, w sposób mniej lub bardziej uświadomiony. Ale ten proces może podlegać sterowaniu w sposób świadomy, tylko to jest kwestia pewnych odruchów, pewnej świadomości, pewnej wiedzy w końcu, która powoduje, że robimy to w sposób, jakby to powiedzieć. Mówi się niekiedy, że nieważne jest jaką metodą, byleby skutecznie. Coś jest na rzeczy w tej sprawie. Biznes to taka dziedzina, którą niektórzy mówią, że okrutna, inni mówią, że piękna. Nie wiem, ja prowadzę swój startup od 23 lat i jakby chyba nie zrezygnuję. Chyba nie zrezygnuję. Mam przynajmniej takie wrażenie, pracując tutaj. Idźmy dalej. Nasze wypowiedzi, nasze zachowania. Ja wiem, jesteście Państwo już troszeczkę zmęczeni, bardzo trudno jest się przebić w tej chwili z wiedzą, tym bardziej, że to nie jest szkolenie, tylko próba zaprezentowania tematyki albo próba wskazania na rzeczy najbardziej istotne, moim skromnym zdaniem, które dadzą szansę zainteresowania się przez Was tą tematyką i tym sposobem również działania. Bo każda taka sytuacja wymaga określonych zachowań. Idziecie Państwo do banku, sytuację macie trudną, kredyt właściwie nie bardzo możliwy, ale po drugiej stronie jest człowiek. I ten człowiek czasami zmienia reguły gry i w końcu kredyt dostajecie. Jak sądzicie dlaczego? Bo byliście przekonujący. Bo dostarczyliście tej drugiej osobie określoną ilość wiedzy, która spowodowała, że ta decyzja została podjęta. Banalizując sprawę, tak to po prostu może być. A cóż by się takiego stało? Spróbujmy to uporządkować troszkę tą wiedzę. Macie Państwo przed sobą slajd, który opowiada o typach osobowości. One są dawno opisane przez socjologów. Oczywiście to są rzeczy dotyczące takich akademickich rozważań, podziałów czarno-białych niejako. A tak naprawdę każdy z nas ma przechył w jedną stronę, w drugą. Mówię o typie osobowości, żeby być dobrze zrozumiany. I spróbujmy w takim razie, bo zawsze mylę te strony. No co? Przeskoczyłem? Nie. Już jest dobrze. Typ dominujący, jakiś to. No i czytam. Szorstki, bezpośredni, wymagający, dominujący. Podejmuje decyzję. Ja nie będę czytał tego, wszyscy potrafią czytać tutaj na tej sali, więc może spróbujmy to. Inicjatywny. Zauważacie Państwo różnicę w sposobie funkcjonowania w świecie? Kolejna sprawa i następny. Typ stały. Z takimi ludźmi mamy do czynienia tak naprawdę. Typ krytyczny. Jak mówię, nie chciałbym tego swojego wywodu przeciągać w nieskończoność z bardzo prostego powodu, bo interakcja między nami jest dość utrudniona. Ja jestem wyżej, Państwo jesteście niżej. Nie wiem, czy wiecie, że w trybie negocjacji, jak negocjujecie jakąś sytuację, to proszę pamiętać o jednej rzeczy, żeby ci, którzy z Wami negocjują, siedzieli naprzeciw okna, a Wy na tle okna. Prosty, banalny zabieg. Oni mają gorzej, bo światło im świeci w oczy. Lepiej, żebyście siedzieli wyżej od nich, a oni troszeczkę idzie. To się da dobrze zorganizować. Dużo łatwiejsze negocjacje będą się. Słucham? No tak, ale przecież czy ktoś powiedział, że życie to jest bajka? Życie jest brutalne, cele się liczą i skuteczność. Nieuczciwe, tak ja wiem. Tyle mamy nieuczciwych rzeczy dookoła, proszę Pana. Szybciutko do takiej sytuacji. Cóż to takiego wystąpienie publiczne? Wystąpienie publiczne to na przykład takie jak moje dzisiaj tutaj przed Wami. Grupa osób, przestrzeń jest publiczna. Czy ono podlega innym zasadom w sensie występowania? Literalnie nie. Poziom stresu ten sam. Środki użyte do tego, żeby to przeprowadzić,
właściwie bardzo podobne. Natomiast chcę dotknąć jednej bardzo istotnej sprawy, o której nie powiedziałem od samego początku, a teraz to zrobię. Każdy z was, nie bez powodu mnie adeczędziem, pozwoliłem sobie wybrać dla państwa, chyba wszyscy lubią tę piosenkę. Każdy z was, przedsiębiorców, to w gruncie rzeczy lider. No chyba macie takie przekonanie. Jesteście ludźmi na dzień dobry nieduźnikowymi. No bo robicie biznes. To jest ten rodzaj działania u nas w kraju, który wymaga no, sporej dawki energii, przedsiębiorczości i tak dalej. No skoro tak, to już od razu należy powiedzieć o jednej rzeczy, że w każdym z was, w każdym z państwa tkwi niebywały zupełnie potencjał. To jest potencjał inności. Każdy, różniąc się, inaczej się komunikuje, inaczej przedstawia swoje racje. Natomiast prawda jest o tym taka, żeby ucząc się autoprezentacji, występów publicznych, nie nakładać maski, która jest wam po prostu niewygodna. Bo w tych waszych wystąpieniach i waszych komunikacjach powinno być trochę prawdy. Trochę, ale bym powiedział, że bardzo dużo prawdy. Spróbujmy w takim razie przejść do następnego slajdu, który mówi o takiej bardzo prostej rzeczy. 100% pomyśleliście państwo, popatrzcie na proces. Z tych 100% pomyślanych 80% jesteśmy w stanie wypowiedzieć, zwerbalizować. Czyli co, no z tego bogactwa przemyśleń 20 już nie ma. Patrzmy dalej. Co się dzieje z naszym odbiorcą? Usłyszał 60, no bo to jest kwestia zakłóceń czysto werbalnych, lekcykalnych. Posługujemy się niby językiem polskim, niby językiem polskim, ale w zakresie i w sposobie, który zależy od tego, jak jesteśmy wykształceni, z jakiego domu wyszliśmy, czy jesteśmy z okolic Wilna, czy Lublina, a może Kaszuby. To powoduje, że nie zawsze każde słowo znaczy to samo, choć jest to ten sam język. Prawda? I na koniec patrzcie, co zostało w głowie tego delikwenta. 20% z tego, 100% komunikatu. Ja mówię o werbalnej stronie. O czysto werbalnej stronie, a za chwileczkę przejdę do następnej sprawy, do przeszkód, które z tym są związane. Te przeszkody, proszę państwa, to tak jak zacząłem już mówić, to są przeszkody semantyczne, psychologiczne i środowiskowe. Ileż razy, uczestnicząc w różnych spotkaniach, macie do czynienia z tego typu sytuacjami. Mamy dzisiaj sytuację luksusową, cisza, teatr, miejsce, które wyśmiela, czy rzeczy trochę, nie przynajmniej tak. I ta sytuacja powoduje, że mogę liczyć na państwa skupienie. No przynajmniej przez grzeczność. Takie mam wrażenie. Idźmy dalej, bo jak mówię, wolałbym porozmawiać o rzeczach, które was tak naprawdę interesują. Ja próbuję wywołać temat do czapicy. Nie jest to sprawa prosta, bo jakby z definicji jest to wykład troszeczkę rwany. On dotyka pewnych rzeczy. Temat jest przeogromny i proszę mi wierzyć, że dwudniowe szkolenie nie wyczerpuje, no może 30% tematyki z tym związanej.